pradziadek Mariusz. Jak mój tata miał chyba 4 lata, czyli to takie wspomnienie dziecka bardzo, bardzo delikatne, traktował dzieci bardzo poważnie. To znaczy uważał, że nawet małe dzieckie można rozmawiać na bardzo poważne tematy. A jakie to są poważne tematy, jak się rozmawia, mając ileś tam lat z naukowcem? Wiecie, że tutaj ursus i gołąbki są położone pomiędzy liniami kolejowymi. I te pociągi jeżdżą. Kiedyś jeżdżące pociągi, to nie było tak jak teraz. Lokomotywy puszczały fary, były gwizdy pociągów. To zupełnie inaczej wyglądało. Ja jeszcze pamiętam jako dziewczynka, że na tych przejazdach mieliśmy przychodzić i stawać, czekać na taką lokomotywę, która będzie wjeżdżała z farą, bo to było coś wyjątkowego, taka lokomotywa pędząca po tarach. To, te pociągi są piękne, ale tam to była jakaś magia. I mój tata pamięta właśnie doskonale taką rozmowę ze swoim dziadkiem, siedział na kolanach. I dziadku, jak to jest, zobacz, te pociągi jak strasznie hałasują, po co te pociągi to robią? A pradziadek zostaje z tym spokojem, po to, żeby denerwować ludzi. To jest taka opowieść właśnie, jak na poważne pytanie bardzo młodego człowieka została udzielona odpowiedź. Wy zadawajcie pytania, bo jeszcze rozgadam o 2 godziny. Czy mogła Pani opowiedzieć o jakiejś szczególnie cennej pamięci Pani do dziadki lub podzielić anegdotą związaną z jego życiem? No dawne, to już mam trochę ciekawa, pamiątka. Bardzo trudno opowiedzieć o jakiejś jednej pamiątce, bo ja mam to szczęście, że mieszkam w domu, w którym pradziadek bywał. Zresztą w Gołąbkach jest dom, który był, właściwie taka ruina tego domu, gdzie on miał taki dom letni, bo mieszkał najpierw w Borowie, ale pracował w Warszawie, więc miał mieszkanie w Warszawie, ale po to, żeby być właśnie ze swoim synem gdzieś tutaj blisko, był taki mały, na Przemysława murowany domek przy takim wielkim dębie, który tam jest takim murem. I on tam przyjeżdżał, więc parę rzeczy jakieś zostało, ale biorąc pod uwagę czasy i to, co się działo, to całe mieszkanie w Warszawie, w którym były jego rzeczy, to zginęło w czasie wojny. Mimo, że on umarł przed wojną, to zostało zniszczone. To, co było w majątku w Borowie, no także w większości uległo zniszczeniu. Ja mam jego taki bardzo piękny portret, na którym wygląda bardzo groźnie i bardzo surowo. I jak głosi rodzinna opowieść, na tym portrecie nie są namalowane jego ręce, widocznie malarz miał tylko trochę czasu, żeby namalować twarz. Natomiast ręce pozował ktoś inny, bo mój tata mówi, że ponieważ pradziadek grał bardzo dobrze na fortepianie, miał zupełnie inne ręce. A te ręce, które są na tym obrazie, to już nie są tej osoby, zupełnie nie pasują do tej postaci. No, był także bardzo romantyczny mężczyzna, mogę wam powiedzieć, bo poznał swoją żonę, czyli moją prababkę. Ona nie była, wtedy uważano, że to był mezalias, bo ona nie była. Muszę wytłumaczyć, co to mezalias. Kiedyś nie było tak. I było kiedyś tak, że właściwie małżeństwa zawierało się w takiej samej grupie, to znaczy szlachta ze sobą, mieszczanie ze sobą, patrzyło się na status wychowania, wykształcenia i majątku. A tutaj, ponieważ to był człowiek niezwykle zasadniczy, wygrało serce i uczucie. Poznał moją prababkę, która była lektorką. Nie wiem, czy wiecie, co to jest lektorka w tamtych czasach. To były młode dziewczyny, które starszym panom czytały, to były takie audiobooki. czytały książki. To było tak, że szacowne panie miały do towarzystwa takie młode dziewczyny. One wieczorami, czy w ciągu dnia ta pani na przykład szydełkowała, haftowała, a młoda dziewczyna czytała książki. Więc to znaczy, że czytała książki, więc były wykształcone, potrafiły czytać. Potrafiły nie tylko czytać tekst, ale potrafiły go dosyć dobrze interpretować. Ona była lektorką u takiej rodziny w Piątku. Ta pani ją wzięła na wychowanie. Ona się urodziła w jednej rodzinie. Ona ją wzięła na wychowanie, dała jej to wychowanie i edukację. I na pradziadek ją poznał. Ona była rzeczywiście bardzo piękną kobietą. I powiedział, ta albo żadna. Nawet wbrew własnej rodzinie, bo matka Borysa Gaskiego na znak protestu wyprowadziła się do Krakowa z Borowa i nigdy już do Borowa nie wróciła.
I swoje wnuki poznała już, jak one miały po kilka lat. Także ten bunt rodzinny był bardzo, bardzo mocny. Ale chyba człowiek wiedział, co robi, bo to nie była nie tylko bardzo piękna, ale jednocześnie bardzo mądra kobieta z takim bardzo mocnym charakterem, co politykowi jest potrzebne, żeby mieć wsparcie w tej drugiej osobie, żeby nie bać się, nie ulegać kompromisom, żeby być twardym, a poza tym no, pomagała i wychowywała synów, także miała pełne ręce roboty. Pani, zastanawia mnie taka rzecz, czy ludzie często pytają Panią, jakie to uczucie być wnuczką tak sławnych dziadków jak Władysław Grabski i Stanisław Wojciechowski, czyli jakby nie patrzeć w premię i prezydent II Rzeczypospolitej. Teraz już chyba nie, ale kiedyś rzeczywiście, no to słuchajcie, każdy ma jakiegoś dziadka, każdy ma mojej babci, każdy dziadek i każda babcia, to byście zapytali. Naprawdę, popyt, ale nie tak, to zaczęli, to znajdziecie taką opowieść i taką historię, że można z tego napisać książkę i film. Ja kiedyś radziłam w jakiejś szkole, żeby prosiłam, tak poszperajcie, poszukajcie. I potem spotkaliśmy się po roku i wyszły fascynujące opowieści. I nawet nie wiedzieli, ta młodzież nie wiedziała, jakich bohaterów miał u siebie w domu. Także to trzeba w ten sposób traktować. Dla mnie to jest zwykły dziadek, zwykła babcia, zwykły pradziadek. Ja ich znam jako ludzi, którzy kultywowali taką tradycję w domu, takie wychowanie. Oczywiście doceniam działalność polityczną. Ale to jest ich profesja, tak? No, jedno co jest, że wiedząc, że miało się takich pradziadków czy dziadków, ma się takiego, ma się z niej strony takiego anioła stróża, bo ja wierzę, że oni gdzieś tam czuwają, żeby mnie specjalnie głupot nie robiła, ale z drugiej strony jest taki strach, że nie można zrobić nic takiego, żeby zepsuć ich opinię, tak? Że jednak jestem zobowiązana, że muszę, oni bardzo ciężko pracowali, a mi nie wolno tego zepsuć. Ale bardziej czuję tego dobrego ducha niż ten strach, że coś zepsuje. Ale tych pytań ostatnio mam coraz mniej. Czy bycie takim potomkiem wielkich dziadów, poznacie to Pani chlubę, czy to Pani wady? No, jak ma się fajną rodzinę, to zawsze jest chluba i ducha, prawda? No wad nie ma. No jakie wady, to znaczy nie wady, trudności miał mój ojciec, kiedy nie mógł się dostać na studia, kiedy przez 3 lata zdawał na studia, zdawał z najlepszym wynikiem i nie mógł zostać na te studia przyjęty, to kiedy siostra mojego ojca została wyrzucona ze studiów, no to wtedy, ale to nie było jako wada, tylko może jeszcze bardziej w nich to ten hart ducha i tą taką odporność, że skoro tamci walczyli o Polskę, nie robi różne rzeczy i to wytrzymali, to tutaj też nie ma się co poddawać. I to spowodowało, że mówię, to zmienił kierunek studiów, poszedł na inny kierunek studiów, wtedy wydawało się, że bezsensowny. Po latach mówię, że całe szczęście i może to był ten dobry duch z góry, że to był taki kierunek, który teraz jest wyjątkowo ważny i osiągnął wielkie odkrycia i świetne prace napisał, więc to było tak, ale w moim przypadku ja mogę tylko mówić, że świetnie, że byli tacy ludzie. Czyli właściwie ludzie patrzą na Panią tak trochę przez pryzmat dokonań Pani powierzchni. Ja mam nadzieję, że teraz już bardziej na mój pryzmat, że już trochę zapracowałam, ale trochę tak, to znaczy ja mam czasami takie wrażenie, że tak przyglądają się, bo tak ktoś mi opowiadał, jak my wchodzimy w historię, że historia dla nas jest taka bardziej realna, jeżeli znamy tych ludzi, którzy tę historię opowiadają, albo znają ludzi, którzy tę historię tworzyli. I też dzisiaj rozpoczynam uroczystości związane z powstaniem styczniowym. Rok powstania styczniowego jest ten rok 2013. I ja pamiętam takie opowieści moich kuzynów, czyli ciotek, które pamiętały osoby, które jeszcze brały udział w powstaniu styczniowym. I to powstanie styczniowe, o którym się czytało w książkach, zupełnie inaczej stawało im przed oczami, kiedy jeszcze były jakieś osoby, które potrafiły opowiedzieć jakieś jedno wydarzenie, czy jedno wspomnienie. Tak samo dla mnie, kiedy słucham opowieści powstańców warszawskich, też ta historia nabiera trochę innego. Bo tu czytam w książce, to znamy ludzi, którzy potrafią to zrecenzować,